Witam wszystkich. Odpowiadając na pytanie z tytułu filmu, odpowiadam: nie, nie pasują. Dziękuję bardzo. Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie. Dziękuję za uwagę. Widzimy się w kolejnym filmie. No dobra, już tak już całkiem poważnie. Kupiłem dzisiaj y, dwa fotele przednie do, myślałem, że Audi 80. To znaczy, wiedziałem, że są z Audi 100, natomiast y, no, wydawały się identyczne. Rzeczywiście nawet tapicerka jest y, bardzo, bardzo podobna. Różnią się wizualnie detalami y, typu, y, tutaj nie ma w środku dziury, w zagłówku tutaj ta dziura jest. No mówię, to są pierdoły, natomiast no, wierzyłem, że jednak z tego samego okresu, z, tego, z tej samej e, firmy czyli Audi, z tego samego e, producenta, będą e, raczej kompatybilne. Niestety, największą przeszkodą jest to, że e, różni się e, rozmiar e, szyn. E, u mnie, nie, to jest Audi 100, tutaj jest moje kochane Audi, które jak widać. No, nie jest w najlepszym stanie. To mi jeszcze nie przeszkadzało, ponieważ tutaj znalazłem koszulkę wspaniałą, fantastyczną, właśnie specjalnie dedykowaną do Audi 80. Pomijam takie detale, natomiast, no niestety, mój kręgosłup, dosyć wrażliwy, miał już problem, ponieważ skończyła mi się regulacja oparcia. Trzeba było coś z tym fantem zrobić. Dokupiłem dzisiaj dwa fotele od Audi 100, kombiak to był, nie wiem jaki to jest dokładnie model. Wiadomo, że lata 90. Natomiast no bez, niestety to był mój błąd, bez ym, przeszukania w internecie informacji czy ym, fotele z Audi 100 będą pasować do y, Audi 80 B4, ym, no niestety nie pasują. Tutaj jest rozstaw około, szyn, mówię tutaj o szynach, rozstaw około 53,5 cm, y, natomiast w Audi 100 jest to około 57-58, także 3 cm po wyrażeniu wszelkich wulgaryzmów, że znowu się naciąłem, znowu nie pomyślałem, znowu zrobiłem coś źle. Pierwszym moim głupim pomysłem było zbicie to młotkiem, żeby zwęzić. Natomiast no to można byłoby tam zyskać parę milimetrów, na pewno nie 3 centymetry. Troszeczkę ochłonąłem i zacząłem myśleć dalej. Później myślałem o ucięciu... Yy, Jednej szyny i w spawaniu troszkę bliżej. Pomysł dobry, co z tego, że nie mam spawarki, musiałem mu pożyczyć i nie umiem spawać, to jest inna kwestia. Natomiast później zmierzyłem mniej więcej, oczywiście znowu na oko, zmierzyłem rozstaw tej szyny względem tej szyny środkowej względem szyn z boku. I tutaj również była tragedia, także wszelkie moje tutaj próby dostosowania. Fotela z Audi 100 do Audi 80B4 yy, skończyłaby się kolejnymi bluzgami. Yy, może jakaś rzeźba by tutaj była, jak ktoś by miał spawarkę i mnóstwo czasu, może by się udało. Nie wiem, czy wiecie o co chodzi. tak? Ta szyna środkowa jest w innym miejscu w Audi 80, jak w Audi 100. Pobluźniłem jeszcze troszeczkę, a zacząłem później myśleć logicznie. Yy, I pomyślałem sobie, że przecież yy, to kiedyś ktoś składał więc musi to być też rozkładalne. Wpadłem na pomysł, udało mi się z fotelem pasażera, dlatego postanowiłem nagrać ten filmik, żeby pokazać, że można przystosować tapicerkę z Audi 100 do Audi 80 w jaki sposób? Ano w taki zostawić szyny, tak? Czyli zostawić to co jest na dole. To jest miska tak z szynami od Audi 100 rozebrana właściwie do golasa. I o co nam chodzi? O to nam chodzi, żeby rozstaw pozostał. Rozstaw tutaj odpowiedni do szyn też pozostał. Udało mi się. Tutaj są efekty mojej pracy. Zajęło mi to około półtorej godziny. Myślę, że teraz mi to pójdzie troszeczkę sprawniej. To są zwłoki starego fotela pasażera z Audi 80B4. Tutaj jeszcze fajną opcją w tych Audi 100 był podłokietnik. Który jest w stanie takim, jakim widać. Nie dziwię się, jeśli ma kilkanaście lat, chyba kilkadziesiąt, nie, no kilkanaście, tam około dwudziestu no to wiadomo, że yy, mogło się to przetrzeć. Natomiast same fotele są w zdecydowanie lepszym stanie. Yy, no, tak jak mówię, no, nie przeszkadzały mi te dziury tutaj wypalone od papierosa po poprzednim właścicielu, natomiast na pewno przeszkadza mi ta yy, brak możliwości regulacji oparcia. Tutaj to wszystko działa. Są drobne różnice. No między innymi to, że tutaj ta regulacja jest po lewej stronie przez zagłówek. Natomiast z tej strony ta regulacja, która u mnie nie działa, jest po prawej stronie. Ale do rzeczy: no tutaj chciałbym przede wszystkim powiedzieć, że się da. Za chwilkę przejdę do samochodu i pokażę. Nie wiem po co, ale po prostu pokażę, że fotel pasażera jest na swoim miejscu. Tak jak mówiłem, to jest fotel. Z Audi 100. Niestety cały czas ten problem jest. Prawdopodobnie albo ślisk jest wyrobiony, albo coś jeszcze, ale tam wyraźnie jest luz. Chciałem też to naprawić. Tak, tutaj nie ma ślizgu w ogóle. Aha, no to już dużo wiem. Tutaj chyba jest ślisk. Z tego co widzę, jest ślisk. Natomiast no jest jeszcze nie posmarowane, bo na razie tak wsadziłem, bo jutro muszę jechać na szybko. Natomiast to mi się też podoba, że jest tu jest twarde, więc nawet jeśli tutaj córcia by kopała, to i tak łatwiej to zmyć, niż tam jest po prostu, nie, nie jest to twardy plastik, tylko jest, no rusza się niestety. Coś z tym trzeba będzie kiedyś pomyśleć, ale myślę, że wymiana ślizgu pomoże. No ale nieważne. Wracamy do garażu. Dobrze, jeszcze może nie do garażu, na razie zacznijmy od początku. Dla tych, którzy robią to pierwszy raz, jak wyjąć taki fotel, tutaj mamy imbusa i bodajże dziesiątkę. Nie wiem, jaki imbus. Sprawdzicie sobie. Należy go odkręcić, ponieważ jest to blokada przed wypadnięciem fotela w tył. To jest pierwsza rzecz, którą trzeba zrobić, żeby wyjąć taki fotel. Idziemy dalej. I później. Jesteśmy przy fotelu pasażera, później po lewej stronie mamy taką listewkę. Tutaj na górze, ja to później pokażę, na górze mamy taką zaślepkę plastikową, którą trzeba wyjąć. Fotel przesunąć maksymalnie do przodu, i wtedy ym, wyjąć w tę stronę. I tak naprawdę, jeśli mam odblokowane z tamtej strony, wystarczy podnieść y, tę wajchę, która jest odpowiedzialna za regulację, cofnąć do tyłu. Tak, cofnąć, cofamy do tyłu <grym> cały fotel, y, i tutaj w tych miejscach nam z szyn wypada i oczywiście wyciągamy wyciągamy fotel przedni tylnymi drzwiami. Ja się chwalę, ponieważ dopiero dzisiaj dowiedziałem się, będąc na złomowisku, że tak się wyciąga fotele, ponieważ nie robiłem tego nigdy. Tak wygląda wyjęty fotel kierowcy. Można sobie tu fajnie wyczyścić. No u mnie tutaj było no dobra, nie będę przebierał, w słowach było bagno. Tutaj jest wstępnie wyczyszczone. Mm, tutaj dużo się na pewno benzyny ekstrakcyjnej przyda, dużo y, wszelkich innych czyścików. Natomiast sposób wyjęcia według mnie jest y, bardzo prosty. Tak jak mówię, y, tutaj trzeba odkręcić. O, już nie wiem, jak teraz to się robi. To w fotelu. A, ta, ta śruba, którą pokazywałem, ten imbus z dziesiątką, ona się ma blokować tutaj y, oto. Tutaj mamy... Taki element, który za chwilkę pokażę, który jest przymocowany do tego zespołu, do, do tej dźwigni, która odpowiedzialna jest za przesuwanie fotela w przód i w tył. I tak naprawdę najważniejsze jest, aby odzyskać tę szynę, która jest tutaj w odpowiednim rozmiarze, bodajże 53,5 cm rozstaw. Natomiast z Audi 100 jest szersza, więc trzeba tę szynę odzyskać. Idziemy odzyskać szynę. Wracamy do miejsca bardziej oświetlonego. O tym elemencie mówiłem. On wchodzi, jest zaczepiony o dół. Jak będziecie wyciągać, to będziecie widzieć, bodajże w ten sposób jest zaczepiony, i tutaj w odpowiednich miejscach się zaczepia. No i dzięki temu możemy sobie regulować. U mnie jest to uszkodzone, ponieważ muszę wstać z fotela ponieważ jest za nisko gdzieś tu jest wyrobione, no wybaczam temu samochodowi tak jest świetny osiemdziesiątki są dla mnie rewelacyjne natomiast od po dwudziestu chyba siedmiu czy 8 latach ma prawo się to wszystko wyrobić nie wchodzi mi w dziurkę, jeśli siedzę w fotelu także, żeby wyregulować fotel muszę niestety wstać, ale to są pierdoły, które dla mnie nie są ważne, ważny jest stan techniczny i brak rdzy oczywiście w tym samochodzie to jest największa zaleta chyba tego auta no ale co, po kolei musimy odzyskać dół troszkę się będziemy bawić w tapicerkę Natomiast da się to zrobić. Pierwsze, co mamy, takie boczki. Boczki, tutaj mamy lewą stronę, o tam widać, że jest ten boczek. Co zrobić, żeby to wyciągnąć? Jakimś płaskim śrubokrętem przede wszystkim musimy pozbyć się tej zaślepki. Później będziemy mieli taką śrubę. To jest chyba PH3. Bodajże że to sobie sprawdzicie. Naszym oczom ukaże się taki widok i za chwilkę pokażę, ponieważ zrobiłem to już. W, tak jak mówiłem, w fotelu pasażera, więc myślę, że dam sobie radę również z tym. Yy, musimy. O co nam chodzi? Przede wszystkim demontujemy yy, całe oparcie. Całe oparcie, tu nie zdejmujemy tapicerki z oparcia, tylko za pomocą tutaj kilku śrub yy, i tam, no, paru takich smaczków. Yy, jest, jest to dosyć ciekawie zrobione. Yy, aha, przepraszam, bym zapomniał. Tutaj to jest raz, żeby nie pourywać. Tutaj trzyma się zatrzask taki oto. I teraz tak. Tutaj mam chyba z mojego samochodu czyli Audi 80 mamy jedną śrubę pod spodem. Natomiast z tego co pamiętam. Dobrze pamiętam w Audi 100 są dwie śruby pod spodem. Najwygodniej jest to zrobić jak się wyjmie fotel no bo tam trzeba było w samochodzie trzeba byłoby nurkować. Także tutaj mamy dwie śruby natomiast Dwie, oprócz tej jednej dużej, którą pokazywałem, tu mamy dwie. A w Audi 80 mamy jedną. Chyba, że mam tu urwane, ale. A może urwane? To sobie znajdziecie. Natomiast trzyma się to na jednej dużej śrubie, dwóch małych albo jednej i na tym tutaj elemencie, który wchodzi w to dziadostwo. Tutaj mamy. Mogę robić z czterech foteli dwa, także. Fajnie, mam do dyspozycji części. Tutaj w Audi stop była jakaś elektryka. No, ja jej nie będę podpinał, ponieważ nie było w 80 żadnej elektryki. Nie wiem, czy to jest podgrzewanie, czy to jest jakaś, jakaś regulacja automatyczna. Nie wiem. Natomiast i tak jest to ucięte. Dobrze, teraz tak, tu mamy jedną stronę, natomiast druga strona jest bardzo ciekawa. Żeby tego nie pourywać, od razu tutaj mówię, jak to wygląda. Tutaj mamy takie kołki, które są wbite, mam nadzieję, że to będzie widać. W tym nowym widać, tak, to jest ten sam element. Ten sam albo podobny. Chodzi mi o te trzy punkty. Nie wiem, jak to się robi fachowo, natomiast ja to po prostu wbiłem do środka, ponieważ wygląda to w ten sposób. Tutaj przeszkadza w tym jednym momencie yy, yy, zapięcie pasów. Trzeba tutaj troszeczkę manipulować, tak żeby to się to się zmieściło. Natomiast pukając do środka, no to widzicie jak to działa. Teraz jest to wyjęte, bo to z drugiej strony ma wypaść. Teraz jest to wyjęte. Natomiast jak się uderzy w te trzy miejsca jakimś cienkim punktakiem, no to wtedy to wychodzi na wylot i można to wyjąć na swobodnie, ponieważ tam będą nam potrzebne śruby. Jeszcze raz przypominam o co walczymy. Walczymy o sam stelaż, a chcemy odzyskać z tego nowego, czyli z Audi 100 chcemy odzyskać całą tapicerkę, tutaj tę gąbkę żółtą pod spodem, no i przede wszystkim mechanizm, no i tutaj też bardzo fajna opcja, czyli podłokietnik dobra, bierzemy się do pracy ja będę przerywał, bo nie mam statywu natomiast wiadomo o co chodzi nie zajęło mi to dłużej niż 5 sekund jak widać wbite są wszystkie trzy, gdzieś tam sobie Poupadały, trzeba potem to pozbierać, powkładać. Mamy do dyspozycji teraz już to, co powinniśmy mieć. Teraz, żeby wyjąć całe oparcie, bo to nas interesuje, chcemy zdjąć oparcie, ponieważ całe nam będzie potrzebne cały ten mechanizm, który tutaj nam działa dobrze. I chcemy odzyskać tę tapicerkę z dołu, ale to za chwilkę. Na razie, żeby się tutaj dostać, musimy odkręcić. Tutaj mamy duże, prawdopodobnie PZ. PH3 pH mamy PH3. Musimy stąd odkręcić. Fajnie patrzeć, bo tu mamy taką osłonkę, jak ona jest zamontowana. W pasażerze miałem problem, ponieważ nie wiedziałem, jak to zmontować. Tu mamy, mamy taki, taki plastik, który będzie nam później potrzebny, i tu musimy zbić ten element. Trzeba włożyć śrubokręt, podważyć i mamy tutaj takie zabezpieczenie, które, którego właśnie się pozbyliśmy. I tutaj za chwilkę, no, nie dam rady jedną ręką, musimy odkręcić, szybko się wyrabia, także tutaj polecam uważać. Na końcu, jak już był bardzo tutaj ten krzyżak obskrobany przeze mnie, nie mogłem tego ruszyć, to posłużyłem się wkrętarką, mocno dociskając, udało mi się odkręcić, O, a tutaj idzie. Tak samo z siebie. Myślałem, że będzie gorzej. Tak, tu idzie wyjątkowo łatwo. Mamy takie coś. Mamy takie coś i z tej strony mamy już zdjęte. Tu wystarczy za chwilkę podważyć i nam zejdzie. To samo robimy z drugiej strony, tego już nagrywać nie będę. Natomiast sytuacja jest analogiczno identyczna. Podważamy tu śrubokrętem, zdejmujemy. Tu mam kabelek, który i tak utnę i tu mamy to. Nic innego. Nie widzę do odkręcenia. Tutaj mamy tę osłonkę, która widać, że jest Pęknięta, ale to sobie dorobię z czegoś innego. Mam nadzieję, że będzie pasować. Tutaj szybko przestrzegam, ponieważ naprawdę jest ciężko często wykręcić tę śrubę. Tutaj posłużyłem się wkrętarką na maksymalnych obrotach, wolniutko, z największą siłą. Odpowiednim oczywiście bitem, bo nieodpowiednim bitem to od razu zrobicie krzywdę. No i mnie się udało, ponieważ no trochę wkręcałem, trochę wykręcałem. I się udało. Natomiast no jak tutaj to obskrobiecie, no to będziecie mieli problem, albo to jakoś szlifować, nie wiem, szlifierką, tak to wygląda, ale przestrzegam tutaj te śruby. No niestety tu powinien być chyba imbus, albo coś innego. Nie wiem, natomiast no jest to słabo zrobione, ponieważ robię chyba czwartą taką śrubę i trzy mi się tak ukręciły, także no, trzeba uważać y, odpowiednio y, dysponować siłą. No tu jest klej do gwintów. Także no, trzeba to zrobić na pewno z głową. Mamy to, zostaje nam jeszcze ten element i za chwilkę będziemy mieli już do dyspozycji wyjęcie oparcia. Za chwilę wracam. Zdjęta jest ta osłonka. Zdjąłem również oparcie z, tej, z tego stworzenia. Jedną ręką ciężko, ale da się, żeby pokazać, że to jest już koniec. Tak naprawdę, tutaj jeszcze wspominałem o tym kablu, za chwilkę go utnę, bo i tak go nie będę używał. Chyba, że jest już ucięty. No nic. Mamy na wierzchu oparcie, ale oparcie to przekładamy po prostu tak jak jest. Teraz nas będzie interesować dół. Mamy siedzisko już na stole, by się chciało powiedzieć. A tak naprawdę jest to na starym siedzisku. Widzę różnicę między fotelem pasażera a fotelem kierowcy. Tego nie było. Tego materiału. On jest zaczepiony na takie dosyć ostre szpikulce, które wystarczy podważyć. No nie robi się tego co rok, więc no raz wystarczy. Jak się podważy, to się na pewno nic nie stanie. Natomiast co nas będzie interesowało? Dookoła jest żyłka. Taka może nie żyłka, tylko... O tu się chyba nie dostałem do tego, tu jeszcze muszę zwolnić. Na pewno warto zaobserwować sobie jak jest to tutaj. Niech się tylko wyostrzy. Jak jest to, to skonstruowane. Ja miałem z tym problem, to mi trochę nie wyszło. Mamy takie kapturki, można sobie o wymienić na te lepsze. Ja już mam trzy. Wybiorę lepsze. Stąd spadł kapturek. O tak to wygląda. Tak to wygląda. Tutaj mamy zapinkę pasów, i po kolei, dobrze sobie nagrywam, też będę wiedział, jak to złożyć później. Jak to odpiąć? Po prostu po kolei trzeba zdejmować kolejne elementy. O, jak fajnie, że nagrywam to sobie. Będę od razu wiedział, jak to złożyć z powrotem. Jakiś klej to naszych tu chyba nie było w takim razie no i tutaj jest ten wspomniany drucik, który należy zwolnić z jednej z drugiej strony. Tutaj gdzieś jest o tutaj też jest podobny mm, sposób rozwiązania jak tutaj trzeba to podważyć. Tu będziemy mieli takie coś i tutaj w tym miejscu a też są też są szpikulce w tamtym w którym z modeli będą takie spinki które trzeba też śrubokrętem rozgiąć ja to później zrobię na trytytkę bez pardonu po prostu trytytką trzeba to zrobić i w ten sposób y, idąc tutaj po kolei otwierając kolejne kolejne rzeczy da się spokojnie to zdjąć y, mogę tylko uspokoić że ten żółta ta żółta gąbka Idealnie pasuje z jednej z drugiej, tak naprawdę tylko się szyny różnią. O tu będzie fajnie widać rozstaw szyn i rozstaw tej szyny średniej względem tutaj tej odległości. Także jeśli tutaj będziecie chcieli kroić, spawać, zbijać, jak ja idiota, to i tak wam nic nie wyjdzie, ponieważ to będzie przesunięte, więc narobicie się, nadenerwujecie, nabluźnicie, a tak naprawdę. Ten element musi być z danego samochodu. No, tam podobno z A6, chyba, tak? tej C5 czy C4, nie pamiętam. Akurat na złomie nie było, tak? No, kupiłem z, z Audi z bo akurat była. Natomiast musi być ta podstawa, ta miska yy, pod yy, dany model. Także da się górę wymienić, ponieważ jest identyczna, przynajmniej w pasażerze. Zaraz zobaczymy, czy będzie dobrze, jeśli chodzi o fotel kierowcy. Natomiast yy, tak to wygląda. Jeśli chcecie zeswapować fotele z Audi 100 do Audi 80, można to zrobić, ale podstawa niestety musi być Audi 80. Nie wiem, czy to jest ta tak zwana rzeźba. Może macie inne sposoby. Piszcie w komentarzach, jak to się inaczej da zrobić. Tam też muszę. O, tej sprężynki nie dałem, dlatego mi tak to ciężko wszystko chodzi. Tak to tutaj działa. Tu mamy ten, ten szpikulec, który wchodzi. To jest wszystko do czyszczenia. Nie wiem, za chwilkę, może nagram jeszcze, jak będę już wyjmował całość. Jedyną różnicą, tak jak mówiłem, w fotelu pasażera i kierowcy, jest ten element. Jest on klejony. Tutaj zrobiłem w jednym miejscu kuku, ale robię dla siebie, a nie dla kogoś. Także nikt nie będzie na mnie krzyczał. No, niestety, bywa tego nie ma w fotelu pasażera. A przypominam, jesteśmy cały czas w fotelu od Audi 100. Co z tą ostrością? Jest ostrość. Tutaj już wszystko jest zdjęte. Najważniejsze jest, żeby dostać się i poluzować. Poluzować ten drut. Tu już jest wszystko luźne, zdjęte z tej obręczy. Bo na tej obręczy ma być. Można wyciągać. Jedną ręką będzie mi ciężko, ale ale idzie. Mamy taki kabelek, to jest podgrzewanie tyłka, nie mam pojęcia co to może być. Naszych tu chyba nie było, bo było dosyć sklejone. I to teraz trzeba przełożyć do, do tych drugich samek. Czyli trzeba teraz rozebrać drugi fotel. Jak ktoś ma wolne półtorej godziny, a ma do dyspozycji dwa fotele od Audi 100. Można to zrobić. Wszystko pasuje oprócz szyn, czyli tego elementu. Czyli samego, samej tej konstrukcji. Tak to wszystko inne pasuje. Tu mam dwa trupy. Nie wiem czy wystawię na sprzedaż, czy wystawię na złom. To nie pasuje. To trzeba, tego trzeba się pozbyć. Natomiast wszystko inne jak najbardziej działa. Kto chce sobie odświeżyć, ma taką możliwość, to yy, odpowiedź teraz na końcu filmu. Z, yy, jeśli chodzi o pytanie, zawarte w tytule, tak da się, ale trzeba mieć wolne półtorej godziny i dwie sprawne ręce. Można to zrobić, tylko trzeba zamienić szyny. Jak to jest zrobione? Pokazałem. Jeżeli coś zrobiłem źle, ewentualnie da się to zrobić inaczej. Piszcie, ja się chętnie dowiem, ponieważ robię to teraz drugi raz w życiu, dzisiaj. Natomiast jeśli film się przydał i ktoś z tego skorzystał, bardzo miło mi, jak ktoś pisze w komentarzach, że pomogłem. Także piszcie, komentujcie, lajkujcie i subskrybujcie. Mam już 240 subskrybentów. Wow! Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Jeśli dotrwaliście do tej 25 minuty, to szacun dla Was. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia.